Ubranie uniwersalne to takie, w którym możemy swobodnie poruszać się po domu, ale również takie, w którym możemy pójść spać. Wygodne, praktyczne, a jednocześnie dobrze wygląda. Niemożliwe? A jednak. My razem z Justynką wybrałyśmy sobie takie piżamki i kapciuszki z puszkiem. Ciekawa jestem, na co Wy zdecydujecie się po obejrzeniu tego odcinka. Ale Justynka, Ty już nie patrz, Ty jesteś zakupoholiczką, już Tobie wystarczy. Pierwszy zestaw jest w kolorze pudrowego różu, więc bardzo kobiecy i lubiany przez nas ogólnie kolor. No i to, co najważniejsze, to to, że ten komplet wykonany jest z lnu. I teraz tak, len jest bardzo fajną tkaniną, bo jest bardzo przewiewny, delikatny. Możemy też powiedzieć sobie o tym, że tak naprawdę len ma działanie antybakteryjne i antyalergiczne, więc dla wielu kobiet, które mają bardzo delikatną skórę, to jest ważna informacja. No i jeszcze, jeżeli chodzi o len, to on ma tę cechę, że się nie rozciąga. No i teraz tak, jeżeli chodzi o fason, to mamy topik ze spodenkami. Te spodenki mają wysoki stan. I tak naprawdę bardzo fajny jest tutaj detal. Detal związany z zdobieniem ramionczek oraz spodenek. No i zobaczcie, tutaj właśnie pojawiły się takie bardzo fajne frędzelki. Powiedziałabym może trochę w stylu boho. No i w sumie len, frędzelki, czyli mamy komplet w stylu boho. Dekolt w serduszko, czyli coś, co często panny młode wybierają. Bardzo lubią taki dekolt w sukniach gorsetowych. Ale okazuje się, że w takim secie też świetnie się sprawdza. Kolejny zestaw, tym razem w kolorze fioletowym, również lniany. Dlaczego podkreślam ten len? Ponieważ to jest taki materiał, który jest przyjazny środowisku, a w dzisiejszych czasach musimy bardzo mocno zwracać na to uwagę. No i cóż, sam zestaw jest bardzo taki wdzięczny, kobiecy i myślę, że głównym jego atutem są właśnie te śliczne, zalotne falbanki. Falbanki mamy u góry, ozdabiają ramionczka oraz falbanki mamy tutaj i ozdabiają one mankiety spodenek. Kolejna rzecz, która oczywiście powoduje, że się uśmiecham, to tiruriru, kokardka. No i jeżeli chodzi o ten zestaw, to zobaczcie, mamy dekolt w kształcie literki V, więc bardzo ładnie tutaj eksponuje nam dekolt. Natomiast na pleckach mamy również bardzo ładne wycięcie. Ten kształt dekoltu z tyłu bardzo ładnie podkreśla linię pleców. A jeżeli chodzi o spodenki, to również są bardzo wygodne, bo są na elastycznej gumce, więc świetnie dopasowują się do sylwetki, mają wysoki stan, no i bardzo ładnie ozdobione są kokardką. Kolejny komplet. Tym razem idziemy w błękit, idziemy w paski, które są teraz bardzo, bardzo modne. No i jeżeli chodzi o ten zestaw, to muszę powiedzieć, że tak jak poprzednie, jest on zaprojektowany i wykonany w Polsce. No i tutaj mamy trochę inną sytuację, ponieważ mamy wreszcie komplet, który jest rozpinany na guziczki i dodatkowo ma tutaj kieszonkę. Ten zestaw wykończony jest tutaj taką bardzo ładną lamówką zwaną pipingiem, a spodenki mają wysoki stan, więc są bardzo wygodne. Tym razem
zupełnie inna propozycja, trochę bardziej elegancka. Powiedziałabym, że bardzo mocno ma na to wpływ tkanina, z której jest wykonana, ponieważ jest to satyna koreańska, która nie jest matowa, nie jest błyszcząca, jest właśnie taką wersją pomiędzy, dzięki czemu wygląda bardzo, bardzo szlachetnie. I zobaczcie, tak naprawdę ta tkanina w zupełnie różnych kolorach wygląda nadal bardzo ciekawie, ponieważ ja mam na sobie dokładnie ten sam model, ale na mojej figurze układa się z deka inaczej. Więc tak, ja mam czarną, tu jest bardzo piękny kolor takiej złamanej żółci, trochę wpadający w limonkę, trochę w musztardę, naprawdę ciekawy, ciekawy odcień. Jeżeli chodzi o sam krój, to zobaczcie, że jest bardzo prosty, a jednocześnie taki bardzo seksy i bardzo kobiecy. Ogromnym plusem jest tutaj fakt, że mamy wiązane ramionczka, więc możemy sobie dostosowywać ich długość i dzięki temu, że możemy tutaj sobie trochę szaleć, to ta sukienka może nieco inaczej na nas leżeć. Możemy sobie zbudować albo większy dekolt, albo nieco możemy ją podciągnąć. I kolejna fajna rzecz to jest rozcięcie po prawej stronie na nodze. O, bardzo proszę, można zaprezentować swoją smukłą kończynę dolną, oczywiście jeśli taką posiadacie. Dekolt jest w kształcie bardzo dobrze Wam znanej literki V, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i zobaczcie. Oczywiście to też jest rzecz wyprodukowana w Polsce i tak naprawdę jak na nią patrzę, to nie wiem, czy w niej nie można by sobie pójść na jakąś fajną imprezę. Wyobraźcie sobie ten czarny model, może bez papuciek z puszkiem, ale z jakąś fajną szpileczką i myślę, że na warszawską dyskotekę wejdzie jak zła. Przejdźmy teraz do pięknej, niewinnej, oczyszczającej atmosferę tych warszawskich dyskotek bieli. I tutaj mamy bardzo fajny model, który jest wykonany ze 100% wiskozy, dzięki czemu świetnie się układa, jest bardzo miękka, wygodna i uwaga, uwaga, w ogóle się nie gniecie. Staram się jak mogę, a nie mogę, więc perfekcyjnie. Czyli wstajecie z łóżka i nie wyglądacie źle, tylko wyglądacie dobrze. Jeżeli chodzi o sam model, słuchajcie, no to również ma regulowane ramionczka, bardzo tutaj fajny, głęboki dekolcik, również w kształcie literki V, no ale to, co jest taką największą ozdobą tego modelu, to zdecydowanie ten dół, który ma fajną taką falbankę, jeszcze tutaj z boczku nieco uniesioną. Zalotne to jest, patrzę na to i myślę sobie, hu-hu. Czas na dwie propozycje wykonane z satyny, bardzo eleganckie i zobaczcie w jakich ładnych kolorach. Po pierwsze mamy tutaj beżowy komplet i mam wrażenie, że on jest taki najbardziej elegancki, najbardziej, nie bójmy się użyć tego słowa, wytworny, ponieważ tak, mamy spodenki, które są naprawdę bardzo eleganckie, tak prosto cięte, bardzo mi się podobają i do tego mamy naprawdę fajną, stylową górę. Po pierwsze, ona jest taka trochę właśnie koszulowa, ma tutaj ładny kołnierz, jest zapinana na guziczki. Rękawki wykończone są tutaj piórkami, na pewno zwróciście na nie uwagę, bo one bardzo przyciągają spojrzenie. No i te piórka farbowane są w sposób naturalny, przez co może na nich wystąpić delikatne cieniowanie. Ale ja mam wrażenie, że to jest taka rzecz, która akurat działa tutaj in plus. Na koniec mamy stylizację w kolorze bordowym, która jest o tyle fajna, że do tej pory nie pokazywaliśmy Wam takiego rodzaju dekoltu, który tak naprawdę bardzo mało odsłania, ale jest wiele kobiet, które nie mają ochoty na wycięcia w kształcie literki V, czy na jakiekolwiek głębsze dekolty, no i to jest wtedy dla nich najlepsza możliwa propozycja. No i jeżeli chodzi o właśnie ten zestaw, to zobaczcie, macie taką koszulkę, która ma fajny, zakrywający ramiona, delikatny, króciutki rękawek, wykończony falbanką, no i oczywiście ta falbanka również znajduje się na tych shortach i te shorty mają też taki malutki smaczek, że nie są cięte równo, tylko właśnie tutaj z boku są lekko uniesione i to powoduje takie wrażenie wydłużenia nogi. I to jest bardzo fajne. I nawet jak masz długą nogę, to lubisz jak Ci ją jeszcze się wydłuża, naprawdę. Wiem po sobie.
No i jeszcze bardzo fajny element tutaj dekoracyjny. To jest z przodu kokardka wykonana z tej samej tkaniny, z której zrobiona jest całość. Mam nadzieję, że te propozycje przypadły Wam do gustu, że widzicie się w takich właśnie stylizacjach i czujecie, że spokojnie możecie cały dzień biegać w tym po domu, ale jednocześnie spokojnie możecie się położyć, odpocząć czy po prostu pójść spać. Liczę również na to, że te propozycje spodobają się nie tylko Wam, ale również Waszym partnerom. Znaleźliście miłość swojego życia i chcecie sobie powiedzieć tak? Zakochaliście się od pierwszego wejrzenia, a może Wasza miłość długo dojrzewała i już dużo razem przeszliście? Jeśli chcecie mieć ślub marzeń i wesele jak z bajki, ale brakuje Wam pieniędzy, pomysłu, czasu, nie wiecie w co się ubrać, pomogę i stworzę ślub Waszych marzeń. Szukam par z pięknymi historiami miłości, które potrzebują pomocy. Jeśli miłość to wszystko, co macie, ja zajmę się resztą. Czekam na Wasze zgłoszenia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.